Nasza szkoła jest bardzo mocno związana z KPR Gwardia Opole. Współpracujemy od wielu, wielu lat. Ta szkoła od pierwszych lat mojej pracy, a więc już bardzo, bardzo długo, stawiała na piłkę ręczną. Od 3 lat funkcjonują u nas klasy sportowe, które są prowadzone przez trenerów, którzy zatrudniani są przez KPR Gwardia Opole, co podnosi naszą skuteczność sportową. Dzieci, ucząc się w klasach sportowych, uczestniczą w 10 godzinach zajęć lekcyjnych. 4 godziny to są zajęcia wychowania fizycznego, związane z podstawą programową. Natomiast 6 godzin to są zajęcia sportowe, które rozwijają ich pasje, umiejętności i oczywiście sprawność fizyczną. Owszem, to są klasy pod piłkę ręczną, ale to nie jest tak, że wałkujemy tylko i wyłącznie tą piłkę ręczną, tylko tak naprawdę zależy nam przede wszystkim na tym, żeby te dzieci nabrały nawyku aktywności fizycznej, żeby podejmowały tą aktywność fizyczną dla przyjemności i poznały wiele, wiele, wiele różnych dyscyplin sportowych, które tak naprawdę spowodują, że będą się rozwijały w wielu, wielu kierunkach, tak? Być w takiej klasie to jest taka decyzja, która później przynosi efekty na całe życie, bo to jest regularny, sumienny, systematyczny ruch dzień w dzień. To jest i potem to zostaje. Potem taki człowiek, nawet jeżeli nie będzie wyczynowym zawodnikiem, bo on też może być kibicem, to też jest piękna rola i też do niej trzeba się wychować, wykształcić, bo trzeba się znać na tym, na tej dyscyplinie, której się kibicuje, to on będzie lubiał się ruszać. Każdy człowiek, który ma te 10 godzin. I nie wierzę, że kiedyś w przyszłości po prostu będzie człowiekiem, który siądzie i nic nie będzie robił. Kiedyś przeczytałem takie bardzo fajne zdanie, które mi utkwiło w pamięci, że ruch tak naprawdę może być lekarstwem na wiele różnych rzeczy, ale nie ma lekarstwa, które mogłoby zastąpić ruch. I mi się wydaje, że to jest taka puenta i podstawa tego, że warto jest być w takiej klasie sportowej, że trzeba być w takiej klasie sportowej i gdzieś tam to jest bardzo, bardzo, bardzo przydatne. Jako klasy sportowe proponujemy posiłek regeneracyjny, organizację obozów sportowych, które odbywają się w okresie letnim. I co roku WF-iści wyjeżdżają na zorganizowany wyjazd, tak zwaną Białą Zimę, gdzie w górach korzystają i z basenów, z sali gimnastycznej, jeżdżą na biegówkach, uprawiają czynnie sport ogólnorozwojowy. Mogą się te dzieci nauczyć współpracy w grupie, rywalizacji, organizacji swojego czasu. Mogą poznać takie emocje jak wygrywanie, jak przegrywanie. To są bardzo cenne rzeczy, które tak naprawdę przydadzą im się potem w życiu dorosłym. Korzystajcie z tej okazji, bo jest to naprawdę decyzja, która może się bardzo pozytywnie odbić na całym przyszłym życiu. Jeśli chodzi tutaj o moją przygodę z piłką ręczną, to rozpoczęła się właśnie tutaj w szkole PSP 24. Tutaj stawiałem swoje pierwsze kroki, jeśli chodzi o edukację, jeśli chodzi o piłkę ręczną. Myślę, że jest to dobra droga, by rozpocząć swoją przygodę, może później w przyszłości karierę. Czas zweryfikuje. Ja tutaj zaczynałem tutaj chodzić na treningi do pani Eli Szarek. I tutaj uczyłem się tej całej piłki od podstaw, poznawałem świat piłki ręcznej, co później przyniosło, że dołączyłem do pierwszego zespołu Gwardii Opole.